Siemanko, jestem Lucek. Dzisiaj chcę wam w GTA Online pokazać śnieg. Tak, do GTA. W GTA pojawia się co jakiś tam czas śnieg. I teraz jest Sylwester przed rozpoczęciem nowego roku. I jest sobie śnieg i jest fajnie. Mamy także... Przynajmniej wszyscy chyba gracze mają ze sobą fajerwerki. O, można sobie strzelać. Muszę sobie także wybrać rodzaj chyba fajerwerków, a to jest zajebiste. Można je sobie chyba gdzieś nawet kupić albo zdobyć, nie mam pojęcia. A to jest absolutnie świetne, że można sobie strzelać fajerwerkami. Można w inne samochody tymi fajerwerkami strzelać, ale no to nie daje żadnego takiego efektu. Więc mamy sobie, jestem w wieście dowolnej, jestem w wieście dowolnej, słodnej rozgrywce, gdzie są inni gracze, także niektórzy cheaterzy, bo miałem przed chwilą koło siebie zespawnowany samochód T20. No i tak to wygląda, kurczę. Jest obecnie noc i zobaczcie, że troszeczkę też jakby atmosfera się zmieniła. To nie jest tak, że Rockstar narzucił tylko i wyłącznie teksturkę takiego białego puchu na drogę czy wszystkie inne podłoża w GTA, ale także na przykład samochody brudzą się na biało. Spod kół leci taki biały puch jakby. A zobaczmy, jak wygląda właśnie palenie kapcia. Nie? Także nie spalimy, to wygląda tak, jakbyśmy byli wszyscy na jakimś tam piachu, jakiejś drodze gruntowej, na szutrze i tak to wygląda w sumie w GTA. Ja tutaj mam śmigłowiec respawnowany, także przelecimy po, myślę, że większej części stanu Los Santos, aby sprawdzić, jak to rzeczywiście wygląda. To nie jest żadna modyfikacja, ani tego nie zrobił cheater, po prostu Rockstar zaplanował, aby był sobie śnieg w GTA Online, no i sobie jest, i gracze mogą się tym cieszyć. Prawdopodobnie jest też sposób, aby lepić jakoś kulki, chyba trzeba przycisnąć prawy przycisk myszy, mając kulki śnieżne oczywiście. Ja tutaj kulek nie mam, ale chyba można jakoś je lepić, nie pamiętam. Nie wiem w ogóle, czy jest taka możliwość. Nie można ukłusnąć i sobie lepić, ani jakoś specjalnie żadna akcja za to nie odpowiada. No dobra, jest jakiś event. Spadnij z jak największej wysokości i przeżyj. O, zniknął mi mój... zniknął mi mój pojazd latający z Savage, którego sobie przywołałem. Mogę go znowu przywołać, nie ma problemu. Savage. Okej, teraz będzie nawet w fajniejszym miejscu, aby go wziąć. Zobaczymy, jak to wygląda z lotu ptaka. To też jestem ciekawy. Tutaj mamy Savage'a, także widzicie. Śnieżek, był przed chwilą dzień i śnieżek... O, nie jest, proszę, ten śnieżek trochę tam widać. Nie jest to jakoś specjalnie przeszkadzające w rozgrywce. Nie zauważyłem, aby samochody bardziej się ślizgały na tym śniegu. Jeżdżą tak samo chyba jak po asfalcie, zdaje się. Tak, aby nie psuć tej rozgrywki, chociaż, no mówię, to zdarzenie, że jest śnieg, zdarza się raz na jakiś czas i trwa przez krótki okres czasu, jest to bardzo rzadkie w GTA Online. Dlatego więc nie uważam, żeby to jakoś specjalnie mogło nam przeszkodzić tu w rozgrywce. A jeśli już nawet by nam przeszkadzało, to zobaczcie, że zawsze to znika po jakimś czasie i nie ma problemu, więc... Dobra, przelecimy się, zobaczymy, jak to wygląda z góry. Zobaczcie, że wszystko jest ośnieżone. Nie mogę się doczekać, kiedy już się zrobi dzień i będziemy to lepiej widzieć. Tak, miasto. No, dachy budynków wyglądają też na ośnieżone, więc nie jest to lipa, bo wszystko tutaj Rockstar zadbał, zresztą jak zawsze. I ładnie to wygląda. Zobaczmy, czy od śmigieł helikoptera śnieżek będzie się jakoś burzył od tej, na tej drodze. O. No tutaj troszeczkę coś tam się dzieje, ale nie ma zdecydowanie takiego efektu, jaki bym oczekiwał. No, tego mi tutaj brakuje troszeczkę, żeby ten śnieżek bardziej się burzył, gdy jesteśmy śmigłowcem i przecież używamy takiej mocnej siły wiatru przy gruncie. Dobrze, i tutaj wygląda stan ośnieżony Winewood.
wszystkie te krzaki, które normalnie są, o, drzewka, kurde, ośnieżone, wszystkie białe. Tylko iglaki są. Są iglaki? Nie wiem. Nie są całkiem ośnieżone, ale dużo drzewek jest ośnieżonych. O, ładnie to wygląda, góry. Ej, zdaje się, że mój śmigłowiec też się tak troszeczkę wybielił jakby. Nie mam pojęcia, ciężko to dojrzeć. Widzimy łunę jakąś tam na niebie. To jest chyba od księżyca, można by tak to zrozumieć. Spadnij z jak największej wysokości i przeżyj. Widzę, że rekord jest 12 metrów. Ja spróbuję przeżyć z jakiejś mniejszej, nie wiem, jakiejś takiej wysokości, żebym dostał kasę za to. 12 metrów. Tutaj mamy gdzieś 5, nie wiem, tutaj się nigdzie nie pokazuje ile wznosimy się nad poziomem lądu, ale spróbuję sobie z takiej wysokości skoczyć. Oj, mam spadochron, to spadnę na plask. Kurde, no. Teraz powinienem się zrestartować obok jakiegoś pojazdu latającego. Dupa. To nie było fajne. Muszę znaleźć jakieś... No nie, no tu nic nie ma, totalnie. Ale jest most, może jak z niego zeskoczę i przeżyję, zawsze to parę metrów będzie. Mam minutę, aby to wykonać. Myk, myk. I tu mamy most. Okej. Ops. I uwaga. Ta-da! Aj! Spadłem prosto na głowę, no. Nie mogłem tego przeżyć, no nie ma opcji. Dobra, tutaj mamy... Ach, to jest chyba za małe, żeby zdobyć tu jakiś wynik, ale zostało 30 sekund, więc z jakiejkolwiek wysokości spaść będzie miło, żeby zdobyć jakąkolwiek kasę. Dobra, próbujemy. Woo! Udało się. O kurde! 12,5 metra, nieźle. I przeżyłem. I nawet jestem na trzecim miejscu. Fajnie, udało się. Także tutaj jesteśmy w takim miejscu, no jakichś pustkowiach po prostu. I tak wygląda sobie. O, przywołam swój samochód. O. No i dostałem 4050 dolarów za taki sobie skok. I gdzie mój... O, ale się daleko zrespawnował, nie fajnie. Tutaj jest jakiś kład nawet. A wiecie co, mam większą ochotę pojeździć tym kładem. Okej, teraz jestem w ogóle na jakiejś bardzo wysokiej górze. Mój motocykl uknął gdzieś tam niżej. Właściwie kład. Ale kurde, widzicie, że też tutaj jest bardzo fajnie wszystko ośnieżone. Nie wiem po co ja wchodzę właściwie pod tą górę, bo ja z niej chyba nie spadnę. Nie mam spadochronu, więc muszę po prostu go wziąć. Okej, teraz sobie pojeździmy trochę samochodem. Udało mi się zejść z tej piekielnej góry. Kurde, no. Nie wiem, czemu ja się tam wpakowałem. Chciałem zobaczyć chyba, jak to wygląda z góry. O, a tak wygląda ośnieżony... Ośnieżony, ja wiem. Miejsce... Takie, można powiedzieć, gdzieś na oboczu miasta. A wiecie co, jestem w sumie bardzo ciekawy, jak będzie wyglądało... Wyglądały napady. Czy na misjach, napadach i tego typu rzeczach też będziemy mieli śnieg. I uwaga! Tak, mamy śnieg w napadach. Niesamowite. Myślałem, że tego nie będzie, a jednak. Dobra, musimy jechać do śmigłowca. Kurde, no to bardzo fajne. Zobaczymy, zrobimy sobie jedno przygotowanie. Prawdopodobnie tak czuję, że... Ojej, tak czuję, że... Że jakoś tam przy brzegu morza, powiedzmy. Przy brzegu wody ogólnie. Nic nie jest oblodzone, no nie? Bo to tylko jest taka teksturka. No i smaczek ogólnie, zobaczcie, jak ja tutaj Aderem, czy takim moim Bugatti Veyronem przyspieszam, to spod kół leci bardzo dużo śniegu, no to jest fajne. Dobra, właśnie sobie kamerę z pierwszej osoby, zobaczcie jak to wygląda, wszystko jest ładnie ośnieżone, nawet plaża jest ośnieżona. I no tak, przy brzegu raczej nie widać, żeby coś tutaj jakoś, nie wiem, inaczej wyglądało. Mogę sobie wyciągnąć wyrzutnię rakiet RPG i strzelać tych tam na dole, głupków. Tylko, ale nie, tu koki raczej nie powinienem rozwalić tym dziadostwem. No, weź tam, ustaw się. Poszło. Dobra, próbuję lądować, okej. W takim razie wyciągamy jakąś cięższą broń. Aaaa, ukrywam.
Dobra, wyłazimy. Ups, ups, ups. Także nawet jachty są ośnieżone. A tutaj już to jest nawet... O, no jakim cudem skinąłem, kurde, miałem jeszcze dużo życia, ja pierdziel. Zobaczcie, że pod daszkiem już tego śniegu nie ma, więc kurde, nawet o to Rockstar zadbał, żeby nie było takiej wtopy, nie? Opcja ogólnie jest bardzo, bardzo miła i przyjemna, tak? Tak. Siadamy sobie. Ojej, nie chcę tu siedzieć. Nie chcę. Z tyłu. No kurde. What the fuck? O kurde. Dobra, ja będę latał. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.